Czym jest arbitraż handlowy? Krótki przewodnik. Arbitraż to bardzo atrakcyjna forma rozwiązywania sporów w biznesie. W przypadku, gdy pomiędzy stronami jakiejś umowy handlowej lub kontraktu biznesowego dojdzie do sporu co do wykonania tej umowy, czy na przykład poprawności wykonania tej umowy, strony te zamiast przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd, mogą tę sprawę podać pod arbitraż handlowy. W takiej sytuacji arbitraż będzie takim sądem polubownym. Z założenia arbitraż handlowy ma być taką metodą, która w bliższy biznesowi sposób będzie rozstrzygać dany spór. Żeby strony w ogóle mogły skorzystać z drogi arbitrażu, konieczny jest stosowny zapis w umowie, który nazywany jest klauzulą arbitrażową. Wyróżniamy dwa rodzaje postępowań przed sądami arbitrażowymi. Postępowania mogą się toczyć na zasadzie tak zwanej ad hoc, to znaczy za postępowaniem arbitrażowym nie stoi żadna instytucja, tylko strony same we własnym zakresie organizują sobie całe postępowanie arbitrażowe. Drugi rodzaj arbitrażu to arbitraż instytucjonalny, w której sprawa poddawana jest administracji konkretnego sądu arbitrażowego. Przy czym strony najczęściej wybierają arbitraż instytucjonalny. Dzieje się tak w 80% przypadków. Wybór nie jest przypadkowy. Sam fakt, że za arbitrażem będzie stała pewna szanowana instytucja, która daje pewne zasoby, pomaga w administracji całego postępowania, jest bardzo korzystny dla strony. Arbitraż handlowy to przede wszystkim dużo szybsze postępowanie niż w przypadku sądownictwa państwowego, sądów państwowych. Dzieje się tak dlatego, ponieważ reguły postępowania arbitrażowego pozwalają sędziom, arbitrom na dużo większą elastyczność w prowadzeniu samego postępowania. W efekcie można uniknąć wielu pułapek, które przed sądami państwowymi prowadzą do wydłużenia postępowania. Kolejną zaletą arbitrażu handlowego jest to, że strony mogą sobie wybierać w arbitrażu własnych sędziów. Takiej sytuacji nie mamy w sądzie powszechnym. Czyli przykładowo, przy trzyosobowym sądzie arbitrażowym każda ze stron wybierze swojego arbitra, a następnie tych dwóch arbitrów wybierze przewodniczącego sądu arbitrażowego. Możliwość wyboru arbitra daje taką przewagę nad sądami państwowymi, że strony mogą sobie wybrać osoby, które mają szczególne doświadczenie albo w danej branży, której spór dotyczy, albo w danym typie postępowań. Kolejną zaletą arbitrażu handlowego jest szybkość postępowania. Postępowania arbitrażowe są jednoinstancyjne. Oznacza to, że gdy sąd arbitrażowy wyda już wyrok, wyrok ten nie jest powtórnie badany przez sąd wyższej instancji. Powoduje to znaczące przyspieszenie postępowania w porównaniu do sądów powszechnych. Równocześnie arbitraż handlowy ma wiele zalet w postępowaniach międzynarodowych. Przykładowo, gdy strony pochodzą z dwóch różnych krajów, sprawę można poddać jurysdykcji sądu arbitrażowego jeszcze innego kraju. Dzięki temu sprawa może zostać rozstrzygnięta w bardziej neutralnym środowisku dla stron. Równocześnie arbitraż handlowy jest w praktyce dużo tańszym rozwiązaniem w przypadku spraw międzynarodowych niż prowadzenie postępowań w sądach państwowych.